Mateusz jest, słuchajcie, tutaj jakby nie patrzeć, kolejnym absolwentem, który pokazuje, że... Że można. Że można. Cześć wam wszystkim, witam was wszystkich serdecznie. Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj w Bradford. Jedziemy do kolejnego absolwanta, Mateusz Tomas, który zakupił jakąś tutaj nieruchomość dosyć tanio. Zaraz o wszystkim dowiemy się w szczegółach. Słuchajcie, też ciekawa historia. Mateusz był u mnie z razem swoim znajomym i mieli razem wspólnie inwestować, ale z tego względu, że znajomy poznał, czy miał kobietę już chyba w Polsce, postanowił zjechać do kraju. Na szczęście Mateusz nie przestraszył się, że będzie musiał teraz wszystko robić sam. No i podjął wyzwanie, więc zapraszam was do środka. Zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. Słuchajcie, zapraszam do środka. O, Mateusz już na nas czeka. I od razu pierwsze, co widać, jak się podchodzi do domu, jak spojrzycie na tą ścianę, pod rynną widać, że lała się zwyczajnie woda po ścianie. Dokładnie. Co tutaj się działo? Cześć Mateusz. Cześć, witam. Co tutaj się działo, możesz powiedzieć nam? No, rynna po prostu nie miała łokietka i woda ściekała po ścianie. Prosty, mały problem, a... I co było przez to w środku? No grzyb, no wiadomo, na ścianie. Słuchajcie, to jest zawsze tak naprawdę, grzyb to jest często banalna sprawa, jest to albo zapchana rynna mchem, albo rynna odeszła, albo nie ma rynny wcale, bądź pękła gdzieś jakaś rurka i wystarczy zrobić małą, drobną korektę. I problemu nie ma. Tak, osuszamy ściany, kładziemy nowy tynk, bądź kładziemy od nowa, słuchajcie, karton, gips, wszystko później robimy na nowo i problem z grzybem znika. Więc co, słuchaj, wyjdziemy może do środka? Pewnie, zapraszam. Okej. Okay. Taki bagan. Jeszcze ostatni finish. Ładnie. Więc tak, zanim może przejdziemy do oglądania nieruchomości, czy mógłbyś się podzielić, tak, przede wszystkim gdzie jesteśmy? Znajdujemy się w Bradford na BD4, to jest jakieś 15-20 metrów od centrum. Okej, okay. Słuchaj, za ile kupiłeś tą nieruchomość? Za 64 tysiące. Była za 70, ale złożyłem ofertę na 64 i... Kolejny przykład, zawsze warto negocjować, słuchaj. Tak, dokładnie. Więc tak, kupuję za 64. Remont mniej więcej w jakiej kwocie ci się zamknie? Koło 15. Koło 15 tysięcy. 16. No to powiem ci, dosyć tanio ci wyszło, więc... Ale to już jest z meblami? Bez mebli? Nie, bez mebli. Okej, okay. Więc tak, dosyć przyzwoita cena. Jaką przewidujesz wartość tego domu po remoncie? Około 90-95, tak jak patrzyłem, domy czteropokojowe. Wyremontowane, tak. Wyremontowane już na takim... Okej, okay. I tutaj będzie się znajdowała kuchnia... Kuchnia, no... Kuchnia dania. Open space, no, tak zwany. Coś tu jeszcze podnieść, jakieś TV powiesić może, czy coś... Myślałem nad tą ścianką, żeby to zrobić. No nie wiem, będą na razie. Będę myślał. Zobaczymy. Jeszcze będzie decyzja do podjęcia. Na razie trzeba dokończyć i. Okej. Okay. Więc co, słuchaj, z tego co wiem, to kupiłeś to na rezydenta, tak? Na rezydenta. Ale postanowiłeś jednak. Wziąć konsultulet i wynająć, nie? Okej. I już papiery masz na to złożone, tak? I jest wszystko. Generalnie w banku powiedzieli mi, że powinno być okej. No dobrze, to słuchajcie, to zapraszam was przodem. Widzimy, wykładzina jest położona na schodach. Tam dźwięki pójdą. Okej, okay, czyli jeszcze tutaj... to co, może najpierw do tego pokoju wejdziemy? Pewnie. Czekaj. Czyli, o, mamy tutaj fajny pokoi. Już gotowy. Okna... No trzeba umyć wszystko, nie? Tak, ale to są te, które były, tak? Tak. Już tak, były tak. Double glaze, więc nie musiałeś, żeby okiem stawiać. Jeszcze wymienić.
Widzę, że smoka też już masz zamontowany, tak? Nową elektrykę, tak. No, dałem całe. Aha, robisz całą elektrykę w domu jeszcze, tak? Całą, nową dałem. Co z hydrauliką? Również robiłeś całą? Tak. Tak. No, okej. Okay. To łazienka totalnie, a wymieniona. Okej. Okay. No dobrze, tak to wygląda, idziemy dalej. Wyglądają jakieś takie małe drzwiczki, nie? Musicie odkurzać, trzeba coś tam robić. Tak, przyda się zawsze taki storage. Słuchajcie, przodem. No tak, łazienkę. Więc... jeszcze później to będzie można porównać do zdjęć, jak to wyglądało. A, tak. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajna łazieneczka. W tym małym stareczku powiesimy, nie? Tak, elegancko. Elegancko. No myślę, że na pewno będą zadowoleni, jeżeli porównamy to no, do... wcześniejszą. Do wykładzin. Była wykładzina czy gumuleum? Co gumuleum? Gumuleum. No to już powiem Ci, wysoki standard był, tak jak było gumuleum. A tak mają wszystko ładnie w płytkach. Najmniejszy pokoik i co? Na górę idziemy. I tutaj na górze mamy dwa większe pokoje. A, tutaj mamy taki jeden większy pokój. A, to są dwa pokoje. Fajnie. Przyjemnie. Tak. Wieczorem ładna panorama. Tak, widać. Świeci. Widok na... na razie brudne szyby. No, piękny, słoneczny Bradford. Tak. Uroki Bradford. Uroki Bradford. I tutaj mam taki drugi pokój. W miarę podobną. Podobne super. Wymiary. Super. No słuchajcie, Mateusz jest, słuchajcie, tutaj jakby nie patrzeć, kolejnym absolwentem, który pokazuje, że można. Że można, nieważne w jakim mieście, słuchajcie, działacie. W każdym mieście jesteście w stanie coś działać, zrobić deala, nie sami, to z kimś. Nie mając kapitału, to można pozyskać inwestora, tak naprawdę jest no excuse, tak? Więc wszystko zależy od tego, czy znajdziecie sobie odwagę, żeby po prostu zrobić ten krok, tak? I wyjść z tego... krok, najważniejszy, no. Tak, wyjść z tego safety zone. Słuchaj, no powiedz mi, no czy sam, bo to jest twoja pierwsza nieruchomość, tak? Tak. Powiedz mi, czy sam nie stresowałeś się przed... No, był lekki stresik, nie? Ogólnie to miałem kupić to mieszkanie, znaczy ten dom z kolegą. Tak. Ale zjechał do Polski i... i nagle... zostałem sam. Zostałeś sam, dokładnie. A wiesz, tak to plany układałeś z kimś, dokładnie. Tak? Tak, mieliśmy wszystko koszta, ale no wyszło jak wyszło, no. Chyba wyszło dobrze. Nie narzekam, no wiadomo. No i o to właśnie chodzi, słuchajcie. Ruszyło się, nie? Największe jakieś wyzwania z tym domem, jakie miałeś? Czas. Troszkę zleciało. Czy musiałeś zmieniać ekipę, czy byłeś no, cały czas były takie małe kłopoty, ktoś tam nie mógł robić i tak dalej. Ale jakiś mały błąd. Czy brałeś wszystkich wykwalifikowanych, czy może takich, nie, którzy brałem, mówią, że są no, świetnymi fachowcami bez papieru, bez niczego? Tak też wyglądało to. Aha. No, różnie to bywało, no ale były przesunięcia czasu, ale już tam poradzili chłopacy. Słuchajcie, ja wam zawsze radzę, nie warto zaoszczędzać tych paruset funtów, jeżeli przyjdzie do nas pan Janusz, pan Mieczysław czy pan Zdzisław, którzy twierdzą, że całe życie byli budowlańcami i wchodzą na tą budowę i nagle się okazuje, że ten fach im gdzieś tam umknął poprzez te lata przestoju. I robią się problemy, budowa stoi, remont nie idzie, później wchodzi inna profesjonalna ekipa, która musi wszystko poprawiać, tak? Więc jeżeli nie macie sprawdzonych ludzi, to po prostu bierzcie tych fachowych, zapłacicie może trochę więcej, ale koniec końców tak naprawdę może wam wyjść tanie, tak? Bo jeżeli weźmiecie najtańszą ekipę i później się okaże, będzie się, że będzie raz, że będzie się ciągnęło, czyli dom będzie niewynajęty, czynsze nie wchodzą, kredyt trzeba płacić, tak? A dwa, jak ekipa ma wejść po kimś i robić poprawki, no to jeszcze wezmą... podwójna robota. Tak, jest podwójna robota i mogą wziąć nawet więcej niż jakby sami robili od początku, nie? Więc tutaj uważajcie, z kim nawiązujecie współpracę, jest to bardzo ważne. Często właśnie słyszę różnego rodzaju historie, jak przez źle dobraną ekipę remontową ludzie ponosili naprawdę duże koszta w tysiącach bądź dziesiątkach tysięcy, a znam historię nawet, gdzie tracili po kilkadziesiąt tysięcy funtów, bo trzeba było po prostu wszystko poprawiać. Więc jeżeli interesuje was to, co robimy, chcecie poznawać również takich ludzi jak Mateusz, posłuchajcie, to zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania, które organizujemy w Sheffield, bądź na stronę Dobusz Property, tak? Gdzie możecie dowiedzieć się wszystkiego od A do Z,
i dołączyć do grupy absolwentów, którzy, słuchajcie, no noszą sukcesy, tak? No jakby nie patrzeć. Pieniądze są zainwestowane, nie leżą na koncie, zaraz zaczną na siebie zarabiać. Dom wzrósł na wartości, będzie refinansowany, będzie remortgage, kapitał zostanie wyciągnięty i następna inwestycja już będzie czekała, więc kłaniam się z tej strony. Dawid Obłóż, Mateusz. Cześć wam. Pozdrawiamy.